Cześć, witajcie! Z tej strony Multi Bartek i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Don't Starve. Czekajcie, co my tu skończyliśmy? Dawno nie grałam do Don't Starve'a. Aha, dobra. Już mniej więcej wiem. Planowałem tutaj pewnie założyć bazę. Ale najpierw sobie mało drewno. Wykarczujemy sobie te wszystkie drzewa. Chyba, że w Chesterze mamy trochę drewno. A, nie. Chester jest pusty. Pozmieniałem trochę, parę modyfikacji dograłem, część wyrzuciłem. Wyrzuciłem modyfikację Tiki Torch. I chyba to wszystko, i Wilson House chyba wyrzuciłem. Czekajcie, zaraz sprawdzę, to było w Survival. Nie, czy tam struktury. Nie, Wilson House'a nie wywaliłem, ale niedługo to zrobię, ponieważ są błędy, że jak gdzieś pójdziemy sobie, lub po prostu wyjdziemy z gry i wejdziemy z powrotem na save'a, to on znika po prostu i nie można nic z nim zrobić. Sobie jest pochodnia tylko. Więc i niewidzialna ściana się tworzy, więc no, nie fajnie. A tiki torcze gasną z niewiadomych przyczyn. Chyba, że trzeba je podpalić, ale to jakoś nie widziałem, żeby specjalnie się dało. To. No, a dorzuciłem. Display Foods Value, czyli pokazuje nam ile dana żywność przywróci nam zdrowia, sanity bądź też głodu, a druga to właśnie tutaj, co widzicie, to się nazywa Always On Status bodajże, Always On Status, chyba tak. Jestem na 90% przekonany, że to jest tam, że tak się nazywa ta modyfikacja. I jeszcze jedna zmiana, postanowiłem, że zrezygnuję trochę z tych prezentacji modyfikacji, bo nie cieszy się to zbytnią popularnością, a jak zauważyłem, że bardzo, może nie aż bez przesady bardzo, ale o wiele większą popularnością lub też oglądalnością, jak to woli, cieszy się zwykły Don't Starve. Zwykły odcinek Don't Starve, bo w porównaniu ja tam po odcinek sobie wisiał tam 2 tygodnie na YouTube z Don't Starve i on zrobił 80 wyświetleń. To jest dużo dla mnie. Dla mnie to jest dużo. Dla was może to nie jest dużo. Ale dla mnie to jest dość sporo. Przy czym odcinek, który sobie tam wisi tydzień, to ma. To tam chyba 1,5 tygodnia, to ma 60 wyświetleń. Nie 60, tylko 16. No i słabo tu trochę jest, więc no nie fajnie. Nie wiem, czy wspominam, ale mam też modyfikację. Jak się ta modyfikacja nazywała? Equivalent Exchange, która pozwala mi na. Nie. Drugi teraz. Open Pickaxe. Łopata, zwykła łopata. I też dodałem modyfikację, którą prezentowałem niedawno. Się nazywa RPG Items. To jest bardzo ciekawa modyfikacja. Zaraz już jakoś jesteśmy przy okazji tej, że tego modyfikacji, to sobie sprawdzimy tą łopatę. Jaka ona jest? Disappearing, to jest klątwa. To nie fajnie. Nie cieszę się z nią. Ale no cóż, może nam się zdarzyć, że łopata nam po prostu nagle zniknie z rąk, dosłownie. Sobie wykarczujemy wszystkie te drzewa. I myślę, że zaczniemy jakoś pszczółkami może coś zrobić. Albo na pająki bym poszedł. No, zdecydowanie bardziej bym wolał pająki. Weźmiemy też młotek i pójdziemy wzburzyć najbliższe domki świni, czyli T2, T1 i T2. I tu jest jeszcze dużo. Generalnie rozwalimy całą wioskę, ponieważ chcę mieć świnki gdzieś tutaj niedaleko. Gdzieś myślę sobie, że tutaj byśmy je zostawili. Myślę, że całkiem spoko, bo już jakbyśmy mieli jakieś wyprawy. On tu się zbugował, ten. Zbugowało się. No już nie. Jakbyśmy mieli jakieś dłuższe wyprawy, to na pewno świnki się przydadzą. Znaczy dalsze pod względem tego, że na przykład na pająki będziemy szli. I najpierw sobie skoczę jeszcze po pająki. Czekajcie, czy ja tego nie mogę? Nie mogę, tak już jest tak. Szkoda. Żywność mi się psuje. O, kolejne drzewo. Żywność mi się psuje. Nie cieszy mnie to za bardzo. Bo nie chcę mieć zgnilizny. Wiecie co? Zrobimy sobie złotą siekierę już.
Nie ma sensu, bo mamy bardzo dużo złota, więc myślę, że nie ma sensu bawić się z tym. Nie ma sensu bawić się w jakieś tam już zwykłe te... Po prostu się nie opłaca. Złota są szybsze i wydajniejsze po prostu pod względem... marnowania się, że tak to nazwę. Używalności. Chcemy ciąć jedno drzewo, wyrasta drugie. No to bardzo fajnie. Sobie wszystkie drzewa zetniemy. Przeczekamy sobie już tą noc. Myślę, że tak. To kolejne drzewo. Widzicie to tak. Będzie pewnie wszystkie drzewa zdążę ściąć. Przeczekamy sobie tą noc przy ognisku. I później wyruszymy na te świnki. Najpierw świnki. Znaczy najpierw pójdę po świnki. A później pójdę po... Po pająki, bo pajęczyny muszę mieć, żeby parę rzeczy porobić. Tutaj jakiś pienik leży, szyszka. Szyszka może być na opał chociażby. Pyłu też muszę trochę skombinować, bo z modyfikacją Asphalt Fertilizer pozwala mi na to, że po prostu pył działa tak jak kupa. Więc jest bardzo dobrym modyfikacją, bo przydaje się. Właściwie to w tym momencie kupa staje się bezużyteczna. Chyba, że coś w craftingu jest z kupy, ale to akurat... No, jakoś mi nie za bardzo. Nie chciałbym coś tworzyć z kupy. Wiecie. Okej. Jeszcze dwa drzewa zostały. Pewnie znając moje szczęście, to zaraz tamte wyrosną. To sobie wytniemy tamte. Te, znaczy... prawym myszkiem. Prawym przyciskiem mysz. Sobie wciskam o to. Wciskam, bo przeszedłem sobie grę jedną. Czekajcie. Rochard. Się chyba dobrze mówię? Dobrze się nazywa? Było w CD Action. Nie zauważyłem, po prostu teraz sobie klucza wrzuciłem na Steama i okazało się, że fajna, bardzo fajna gra. Naprawdę ją wam polecam. Z ręką na sercu mogę wam ją polecić. Przydałby mi się crockpot. Co mi jest potrzebne do crockpota? Węgiel i obrobiony kamień. Mam tylko 6 patyków, to jest słabo. Zrobię sobie garland. Żeby mi się nie spadało mi zdrowie psychiczne. Cutstone'y mogę zrobić w tym momencie. 3, dobrze mówię? 3 są potrzebne, dobrze pamiętam? 3 to jest. O, safe. Tak, 3, teraz 6 węgla potrzebuję. Ona jest głodna, nasza postać, więc zjemy sobie berries. Albo nie, dobra, to sobie zostawimy na ten, a to sobie zjemy. Garnek bym chciał zrobić. 25 hunger i 3 zdrowia. Surowe. Surowe nasz, że... Nie widziałem to. Nie widziałem tego, że surowe nam... Spoiler berries. Nie fajnie. Zasadzę sobie trochę na opał, w sensie na węgiel. Chyba, że coś tu spalimy. Najpierw podniosę sobie, a wykopię już sobie to. Zrobię pochodnie. I podpalę to. Chester, uciekaj. Chodź tu, Chester. Niech się to drzewo spali. Te dwa drzewa też niech się spalą. Serio? Czekaj, zobaczymy sobie. O. Healing torch. Nieźle. Będziemy mieli leczącą... leczącą... naszą postać, leczącą pochodnię. Bez sensu zupełnie, bo pochodnia jest krótko. Krótko się trzyma, zupełnie niepotrzebne. Szukamy jakieś drzew, co mogłyby mnie spalić. Patyczki też musimy zebrać, dużo patyków, bo patyków mamy mało strasznie. Nie chcę zginąć z powodu czegoś takiego jak braku patyczków. Może nie zginąć, nie przesadzajmy, ale nie wiem, żyć w biedzie. Może być.
co, ja mogę tutaj spać. Te drzewa tutaj, co zasadziłem. Ale to za chwilę dopiero. Mam 3, potrzebuję 6. Tak? 6? Nie mogę to sprawdzić. Muszę iść do Alchemy Engine'a. Szybko, niech te drzewa wyrosną. Sobie zrobię crockpot. A, bo dobra, wiecie co? Upiekę te... Niektóre te... Te nasze jagódki. A, dobra, na razie będę to trzymał. Lecimy na świnki. Świnki tu są. Mam dzidę. Na razie nie chcę robić drugiej. Jedzonko mamy, Chester mamy, Abigail mamy. Dobra, jesteśmy gotowi, więc wyruszamy. Trawy też możemy podbierać trochę. Jak na razie mamy Sanity na najwyższym poziomie, maksymalnym i dobrze. Niech się trzyma. Tu mamy wejście do jaskiń. Czy ja chcę odkupować wejście do jaskiń? Chyba na razie nie. Tu mamy coś do spalenia. Hop. Dobra. Ale tutaj reakcja łańcuchowa piękna pójdzie. Zobaczcie, czy to się zajmie? To się zajmie, ale nie wiem, czy to sięgnie. Nie, nie sięgnie. No i dobra. Mamy na krok połód. Nie pali się. Dobra. Nie pali się, Abigail. Nie, to jest Wendy. Dobrze mówię? O, zajął mi się węgielek. Nie fajnie. Dobra, nieważne. Czemu jeden węgiel to nie za dużo. Abigail nie otrzymuje obrażeń od ognia chyba, z tego co widzę. No dobrze. Dobra, mamy już na krok pot i będziemy mieli dwa jeszcze. Oj, pył jest ważny. Czy pył można łatwo sztucznie zdobywać poprzez po prostu podpalanie kolejnych rzeczy, tak? Puszczenie ogniska i podpalanie. Ale mi coś kratki spadają. Nie fajnie. Au, wow, wow. Czego mi te klatki spadają? Czy mi się miejsce na dysku kończyło? Czekajcie, zaraz to sprawdzę. Nie no, miejsce jest. A nadal zacina. Co się dzieje? Co się dzieje? Czekajcie, odpalę od nowa Don Starwa. Okej, już jestem. Zaraz zobaczymy, czy nadal zacina. Bo jeżeli tak, to słabo. A jeżeli nie, to bardzo dobrze. O, dobra. Najwyraźniej był jakiś problem z optymalizacją Don't Starve. A ja ominąłem świnkę jedną. Muszę młotek zrobić. O, mam młotek, dobra. Młotek w dłoń. Napieprzamy. Jep. Skóra świni jest najważniejsza właściwie z tego wszystkiego. Ach, grzybka sobie podniesiemy. Coś czuję, że będziemy mieli od kolei więcej rot. Gdzie jest świnka? Chodź tu, świnko. Czy ty się będziesz... potrzebuję kąski mięska, obawiam się. Daj mi mięso potwora. Dobra, jestem... Już jest. Dobra, mamy już jedną świnkę. Mamy jedną świnkę, teraz jeszcze drugą i trzecią zobaczymy. Tu jest nieopodal. Tu jest drugi ten. Drugi, a fajnie. Tu już się biją. Tak? Dobra, to mi pomogę. Abigail też się przyłącza do walki. Wojna światów. Wow, za dużo na mnie. Już mamy zbrojkę, to jest dobrze. Nie jedzcie tego, nie! Nie możecie tego jeść. Dla was niezdrowe. O, pająki ze wszystkich stron świata się zbiegają. Szybko trzeba ich powstrzymać, bo niedługo noc będzie. Znaczy, jeszcze mamy trochę czasu. Ale... Świnki nie jedzą mięsa potwora. No i dobra, mamy silku trochę, mamy trochę... Chodźcie, świnki. Chodźcie, zaraz wam ogień rozpalę. Tu już mamy kokon drugiego poziomu, to jest dobrze. To nam się przyda, bo niedługo może będzie kokon trzeciego poziomu, wtedy wezmę razem. Jeszcze tu polecę szybko do wioski, tam zbuduję jedno z ognisk. Ale tu jest
drzew masakrycznie dużo. Widać, że tu już widać. Widzę, że już tu byłem. Koło króla świn, myślę, waniamy sobie ognisko. Chodź tu ziemeczku. Proszę, ognisko zjemy trochę. Dobra. Weźmiemy młota. I poburzymy. Poburzymy. Kolejno wszystkie. Wszystkie te. Domki świń. Co zgasisz światło? Zaraz sobie wyjdzie stąd. Na kaset misji. Już. Get out. Dobra, tamte cztery świnki zostawię. A w sumie nie. Ale to już jest noc za chwilę. Już jest noc za chwilkę, to... Ło! Dobiegnę? No nie! Teraz? Kurwa. Ja nie wierzę. Dobra, czekajcie. Nie wziąłem to, co trzeba. Szybko, szybko. Radę. Dobra. Abigail mi pomogła strasznie. Idź stąd, pająku. Mięso mi zeżarł gówno jedno. Ach. No idzie następny. Pomóż mi, Abi. Dobra, mamy. A, zapalimy sobie jedną deską. Abigail jest mocna w sumie nawet. Całkiem dobrze. Mamy 14 skór. To powinno wystarczyć na... Nie, jeszcze dwie byśmy potrzebowali. Będziemy mieli 4 świnki. Bo z jednego, jeżeli dobrze pamiętam, można zrobić tego. Z jednych, z czterech skórek, skór można zrobić ten. Co można zrobić? Domek. Boże, już tak, ja już zapominam. Znaczy momentami się po prostu gubię już tak. Tak jakoś. O, widzę już. Chodzisz. Watę prowadził, ale ona bije obrażenia dookoła, więc jest całkiem spoko sojusznikiem. Chodź, Abi, idziemy stąd. Zdoby się zapolować na tych, Boże, jak to było, mechaniczne stworzenia, bo chciałbym mieć Jersey, żeby zrobić lodówkę, bo mi to strasznie marnuje się to jedzenie. Ja nie lubię, jak coś się marnuje, zwłaszcza w grze, w której chodzi o przetrwanie. To jest najgorsze. Stay away from me. Dobra, będziemy mieli parę świnek. Sobie jeszcze tutaj na dół polecimy najpierw. Będziemy zaraz wracać do domu. Świnki zrobimy sobie. Świnki też nam się przydadzą, jak będziemy mieli tego. Jak będziemy mieli... O, 18 rot. Nie fajnie. Kupa by się przydała. Czy ja mogę... No, podnieś to. Mogę ci to dać? Co na zakupę? Aha. Ona wtedy idzie za mną. A, no to w sumie nawet okej. Okay. Czy ja mogę... Czyli tu byśmy mogli iść na żaby trochę popolować, bo żaby by się przydały. Żabie utka. Ach, ty chodź tu ze mną. No. Kif. Chodź ze mną. Tutaj. Chodź też ze mną, kolego. Dobra, idziemy. Idziemy. Tutaj sobie odkryjemy przy okazji. Król świń został sam. Nie ma już swojej wioski. Zabraliśmy mu salut. Wszystkie świnki już. Nic nie. Skóra. Kupy bym potrzebował trochę. Kwiatki. U mnie chyba tam jest sporo kwiatków. To szybko ścieżką polecimy. Kwiatki się przydadzą. Tu już jest drugopoziomowy kokon. Gdzie świnki idą? Hello friend. Bla, bla, bla. Możemy... A, dobra. Czy co? Rozwalimy sobie ten kokon. Kokon... No, myślę, że ten kokon sobie rozwalimy. Trzeba podnosić to. Dobra, oni sobie zniszczą już kokon, więc będzie bardzo dobrze.
No, come on. Dobra, mam dużo silku, już mamy 12, więc jest generalnie bardzo fajnie. Tu mamy jeszcze jeden domek świneczki. Świneczki, świnki. Sobie go zniszczymy. Horror. No dobra, to rozwalimy jeszcze ten topon. No nie młotem, tylko widom. Widom się kończy powoli. Jest tutaj tyle monsterników. Nie mogę pozwolić, żeby oni to zjedli. Walcz, walcz, walczcie. Koalefant. Już. Ach, dobra. Jeszcze sobie skoczymy po koalefanta. Wiecie co? Bo jeżeli mamy już tak sporą... sporą... tam. Jeżeli... jeszcze co? Nakarmię im jeszcze. Taka muzyczka spoko jest. Taka. Gdzie jest to świnko? Gdzie ona jest? O, tu jest. Jest. Dobra. Dobra, mamy świnkę. Jest kolejny ślad. Znajdziemy koalefanta, zabijemy go i safe. Dobra, to już będzie taki 25-minutowy odcinek, widzę. Bo upolujemy koalefanta i będzie koniec. Cięcie. Ktoś do mnie dzwoni. Okej, już jestem. Zawsze jak chcę coś nagrywać, zawsze jak nagrywam, to ktoś musi zadzwonić. Zawsze. Szukam koalefanta. Gdzie jest koalefant? O, tu mamy kolejny kokon. Wiecie co, zrobimy ten kokon. Nie, bo nie. Jak już jest na, jak nas już jest... Dobra. Jak już jest nas tak dużo, to możemy spokojnie sobie rozwalić kokon. I follow. O, to jeszcze tego sobie weźmiemy. Dobra. Świnki się rozbiegły. Gdzie jest ten koalefant? Stamtąd jakoś, nie? Czekajcie, spróbuję wrócić po śladach. Dobra. Zbuduję tu ognisko, ale nie to. Tylko to. Ja to mogę... O, tu. No like spider. O, widzę, że dodali nowe kwestie dialogowe do świnek. Gdzie moje świnki? Wszystkie się podziały. Gdzieś znikły. Zniknęły. O, cieszą się świniaczki. Bardzo ładnie. Scary. I się cieszę. No super. Damy tobie. Ty się też powinnaś już cieszyć. Pełny brzuszek masz. O, ta noc. A tu jeszcze jest dużo świnek. Sobie je zabierzemy. Chyba już jednak koalefanta nie tego, nie znajdziemy. Mi się przynajmniej wydaje, że raczej nam się już to nie uda. Dobra, wiecie co, moi drodzy? Jednak tutaj skończę w tym miejscu odcinek. Także dziękuję wam za uwagę. To był kolejny odcinek Don't Starve i do usłyszenia. Cześć!